Witajcie w 15 wymysie. Ja właśnie przed chwilą przyjechałam ze szkoły i chciałam wam przypomnieć jeszcze, że na 60 subskrypcji następny odcinek z moją siostrą Weroniką, więc subskrybujcie, żeby był następny odcinek z moją siostrą Weroniką. Dobra, ja teraz zjadam tą wodę, bo jest mega gorąco. I czekajcie, co chciałam powiedzieć. I czekam się jutro, mam wigilię klasową. Dzisiaj też idę na śpiewy. No, 16:30. Więc nie wiem, czy fajnie, może. Więc pewnie tak gdzieś w weekend lub w piątek będę malowała farbami tego, jakby krasnodębka, którego zrobiłam. Na razie jeszcze nie, bo zostawiłam w szkole farby, więc pewnie teraz jakoś nie. W ogóle teraz ciągle bym mogła jechać do kapsenka. Nie wiem dlaczego, kompletnie. Ale ona mi ciągle chodzi po głowie. W ogóle jeszcze nie jestem typu znaka. Nie wiem. I jeszcze zrobiłam cały czas skipnie, znaczy trochę mi przystało, jakby patrzcie. Tak. Mega, mega, mega trochę. O, kiedy się mogę pisać? Więc trochę zostałam. I przykra wiadomość, już nie ma śniegu. Jest mega zielono i tak trochę dziwnie, bo wtedy było tak bardzo białe, teraz tak zielono. Więc na pewno inaczej trochę tak. Inaczej. Chciałam też powiedzieć, że nie tylko będą. Słyszałam też o tym, jakby płatki Dimo X te same, ale jakby w wersji świątecznej, że to jakby ich zdjęcia będą też rozdawane, ale jakby świąteczne. Że nie te zwykłe, bo patrzcie, ja tu mam dwa zwykłe. Jak wtedy nagrywałam, że otwieram płatki Dimo X, ale to były wtedy takie nieświąteczne, to mam Leksia małego i Natsu. I to jakby też będą takie, ale jakby w wersji świątecznej, więc na pewno też jak oczywiście jakie jakby znajdę w Biedronce, wtedy akurat była dostawa, jakie wtedy znalazłam, ale jakie znajdę, na pewno je kupię i no, wersja świąteczna, fajnie, fajnie, bo na razie patrzcie, to też mam, pokażę tak zwykłe, tu mam te dziewczynek, tu mam naszych chłopaków. I zdaniem te dziewczyny jakby są troszkę za słodkie i bardziej mi trochę smakują chłopaki. W ogóle jeszcze będę musiała sobie jakieś przygotować strój, bo jutro mam wigilię klasową, tak jak wam mówiłam, i kompletnie jakby nie wiem, jakie się ubiorę. Nie wiem. Ale pewnie myślę, że ubiorę jakąś spódniczkę, a do tego jakąś bluzkę. Tylko jeszcze nie wiem dokładnie jaką, czekajcie. Spódniczkę. Dobra. Albo mam taką, albo mam też jeszcze jakąś taką różową, ale nie. Co ja tutaj jeszcze mam? Czekajcie. Mam jeszcze taką czarną. Mam jeszcze drugą czarną. No tamte to już są takie chyba zwyklejsze, takie granatowe. Więc dobra, ta różowa, ona odpada, ona jest jeszcze chyba na mnie za duża, więc ją jakby składam, bo ją na pewno nie. Nie wiem, może ta, jakaś z tych czarnych. Myślę, że jak już jakaś z czarnych, to ta. Ale jeszcze mamy do wyboru. Nie wiem, którą. Dobra, jeszcze zobaczę, jaką bluzkę sobie wybiorę. I wtedy wybierzemy. Teraz bluzki. Chyba z krótkim, czy może z długim. Nie, raczej z krótkim, bo z długim to nie mam. Dobra, więc mamy pierwszą, czekajcie. Pierwsza to jest taka biała w takie kwiatki.
Otaka. Jeszcze czekajcie, jeszcze mam taką jedną. Czekajcie, ja gdzieś tutaj mam, bo ja raz ja miałam na zastępie, na śpiewach. I już wam ją pokazuję. Ona jest jakby też taka biała, taka na drugą stronę, muszę ją przewinąć. Taka, już mam. O, o taka. To zwykła biała, ale chyba myślę, że tam to będzie lepsza. Choć może i tam, nie wiem, zobaczymy. Myślę, że będzie to nawet ładnie fitowało do, jednak nie do czarnej, tylko do tej spódniczki. Jeszcze to będę musiała potem przymierzyć wszystko. Nie wiem, nie wiem, które lepsze. Jeszcze się zobaczy. Hejka, kochani, ja teraz właśnie idę na śpiewy. Więc ja już chyba raczej po śpiewach nic nie nagram, więc ja już chyba będę się z wami żegnała, więc pa pa! Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Jak wam się podobają takiego typu vlogmasy, czy takie bardziej vlogi. No już się będę z wami żegnała, pa pa, dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się jutro w następnym vlogu.